Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj to odcinek na temat tak zwanej opcji Multicam. Co to jest opcją Multicam? Jeśli chodzi oczywiście o Premiere Pro, jest to po prostu łączenie, jest to po prostu montaż z wielu kamer. Po co to jest? Komu to potrzebne? Wyobraźcie sobie, że na przykład macie jakiś koncert, powiedzmy dla przykładu Poland Rock Festival i co? Trwa on wiele godzin, on idzie na żywo. Jest specjalna konsola, za pomocą której przełączają tylko z jednej, drugiej, trzeciej, ósmej, siódmej, czwartej kamery i tak mogą sobie w dowolnym momencie przesuwać, bo tych kamer jest wiele. Tu gdzieś jedzie na jakiejś linie kamera, tam gdzieś kamera jest na kranie, tutaj znowu gdzieś jest kamera, jazda kamerowa. No, wiele kamer tutaj chodzi, tam ktoś chodzi z kamerą koło artystów, którzy grają, więc ciągle się coś dzieje i fajnie jest, jak te kamery się zmieniają. Ale po co się mordować parę godzin, na przykład jak trwa jakiś wywiad czy jakiś koncert parę godzin, a wywiad na przykład trwa godzinę, to po co się mordować i wycinać? A to z tej kamery wytniemy ręcznie, a to z tej kamery wytniemy, a jest opcja Multicam. Taka opcja daje nam Premiere Pro, która, że tak powiem, umila pracę. Możemy sobie siedzieć przez godzinę i sobie klikać 2, 4, 1, 2, 3 i tak sobie siedzimy i sobie tak klikamy z kamery na kamerę, z kamery na kamerę w momencie, którym chcemy i w którym coś się dzieje. Ja wam to pokażę, jak to zrobić, tylko musicie wybaczyć po prostu, że będzie to w takiej formie nagrane, bo Premier z kompem nie wydoli, kiedy jest włączony OBS do nagrywania. Nie wydoli. Więc będzie pokazane tak, a nie inaczej. Jesteśmy sobie tutaj w Premierze Pro. Ja tutaj będę musiał troszeczkę też kombinować z aparatem, bo nie mam drugiego operatora, który by to mógł pokazać. Mam włączonego Premiera. Klikamy sobie prawym. Importujemy sobie te media, które byśmy chcieli do tego testu. To będą te dwa pliki. One nam tutaj się ładują, one się tutaj zaraz przetworzą. Warto jest zrobić sobie takie klaśnięcie jak podczas synchronizacji dźwięku z obrazem. Powiedzmy, że ta kamera to będzie główna kamera, to jest z aparatu. Przerzucam sobie na timeline i następnie szukam sobie tego klaśnięcia. Nie muszę nawet rozwijać w kwestii dźwięku, tylko robię sobie coś takiego. Po prostu sobie mniej więcej szukam, w którym miejscu to mniej więcej było. Sam moment klaśnięcia. I teraz na przykład, jak się zbieram do klaśnięcia, to jadę sobie klatka po klatce i ten moment zatrzymania, jak mi te palce się rozłażą, tutaj sobie klikam C i tutaj sobie ucinam, to sobie wyrzucam, zaczynam sobie tylko i wyłącznie od tej. Tutaj ten plik już mamy zedytowany. Wrzucamy sobie plik z telefonu, robimy z nim tak samo. Też szukamy, lecimy sobie po klatce, o, i ten moment tutaj też i usuwamy. I powstają nam takie oto dwa pliczki. Najlepiej jest sobie zrobić tak. Ten na przykład tutaj wysunąć niżej, ten tutaj wyżej, żeby nam mogły się w tym miejscu dosunąć. Dosuwamy je. No, wiadomo, one mają różny czas trwania, bo czas od kiedy wyłączymy aparat, a czas od kiedy wyłączymy telefon to jest różny. No, możemy temu zaradzić, o, przycinając tutaj. I po co nam dwie ścieżki dźwiękowe? Wystarczy nam tylko i wyłącznie jedno, więc klikamy sobie tutaj i chcemy, żeby tą ścieżkę z telefonu nam usunęło. Dajemy unlink, klikamy tu na ten dźwięk i go usuwamy. Kolejną opcją, którą trzeba wykonać, jest to opcja Nest. Opcja Nest służy temu, że jeśli na przykład wrzucilibyśmy tutaj na tego timeline'a powiedzmy 10 kamer, to będzie 10 ścieżek dźwiękowych, 10 ścieżek obrazowych. Nest służy temu, aby złączyć to w jedno i żeby nie było gmatwaniny, więc zaznaczamy, klikamy prawym. Poszukujemy opcję tutaj Nest, nazywamy to sobie jakoś na przykład Nestowy test, klikamy OK, tutaj zrobiły nam takie zielone, tak jakbyśmy wrzucili
zwykły jeden plik. Ale to jeszcze jest nie wszystko, bo nie możemy edytować na wiele kamer. Dlatego musimy kliknąć prawym przyciskiem na to, dać opcję multikamera, o tutaj multikamera, i enable, żeby załączyć. No ale dalej, coś jest nie tak, bo nadal nie możemy z tym zadziałać. Dlatego musimy dodać sobie specjalny przycisk. Tutaj mamy taki plusik i dodać opcję tą, to jest toggle multikamera. Klikamy sobie to i uruchamiają nam się te opcje edytowania na dwie kamery. Jedynką i dwójką mogę się przerzucać z kamery na kamerę. I powiedzmy, że zaczynamy od tej właśnie głównej kamery. Klikamy tutaj play, słuchamy, oglądamy i edytujemy. Zobaczycie, co będzie później. To jest test tej kamery, To jest bardzo fajny test, gdy szleje. Ta jest słabsza kamera, a ta jest lepsza. Takie coś udało mi się zrobić. Możemy sobie odznaczyć tą opcję tej multikamery. Pokażę wam, jak to wyszło. To jest test tej kamery. To jest bardzo fajny test, gdy szleje. Ta jest słabsza kamera, a ta jest lepsza. I zrobiło nam na osi czasu coś takiego. Nie wiem, dlaczego mi łapać teraz nie chcę ostrości za bardzo, pewnie przez ten brudny monitor, ale zrobiło nam tutaj te cięcia. I później, kiedy to żeśmy zrobili, możemy sobie edytować po prostu film tak jak w normalnym montażu. No, więc w taki oto sposób można bardzo prosto sobie edytować. Warto robić sobie te kraśnięcia, żeby znaleźć ten punkt synchronizacji, żeby te dwie kamery nam się nie rozjeżdżały. Chciałbym kiedyś spróbować zrobić coś takiego, jeśli by mi się udało skombinować jakiś aparat, albo po prostu się niestety posiłkować mimo tej słabej jakości tym telefonem, ale spróbować zrobić z kimś jakiś taki odcinek na dwie kamery. Co o tym sądzicie? Napiszcie, z kim byście chcieli taki odcinek zobaczyć, czy z Patrykiem, czy z Mieniczkiem, czy z kim, czy z Filipem. Także w tym odcinku to będzie wszystko. Na razie.